Elon, jak wiecie, sporo się dzieje w kryptoświecie. Dzisiaj porozmawiamy znowu o ekosystemie Atoma, o tym, że można odebrać airdrop za stejkowanie i za holdowanie Atoma oraz Osmo. Dodatkowo, jeśli korzystasz z platformy Osmosis Zone, to też kwalifikujesz się właśnie do tych airdropów. Krótkie intro i lecimy. Na samym początku tego materiału chciałbym Was uczulić na to, że pojawiły się konta, które podszywają się przede wszystkim pode mnie, pod Michała i pod kilka innych osób. Te konta wysyłają różne dziwne wiadomości do Was. I zachęcają na przykład do kupienia jakiegoś dziwnego kursu. Jeżeli pojawiłoby się coś, że ja na przykład mam jakiś kurs do zaoferowania, powiedziałbym o tym na YouTube lub napisał na moich social mediach. Ogólnie, gość, który się pode mnie podszywa, jest to strona z tego co wywnioskowałem. Ma moje poprzednie zdjęcie profilowe, bo ja już zmieniłem i nazywa się tak samo jak ja. Oczywiście na Telegramie informowałem o tym, podawałem nawet link do profilu. Zgłaszaliśmy ten link. Profil został usunięty, ale jeszcze z tego, co się dowiedziałem, to on grasuje sobie na Messengerze. Także uważajcie na to: ja nie wysyłam do Was prywatnych wiadomości i nie oferuję nic do sprzedaży. Jeżeli będziecie widzieć takiego gagatka, to po prostu zgłoście ten profil do Facebooka. Takie podstawowe zachowanie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to jeśli do Was ktoś pisze, warto wejść na ten profil, sprawdzić tą osobę, zobaczyć czy to jest realne konto lub fejkowe. zazwyczaj te konta są utworzone jako nowe. Jeśli wejdziecie na mój profil na Facebooku, to widzicie tam systematyczne posty. Jeżeli wejdziecie na profil takiej osoby, która kogoś podrabia lub podszywa się pod kogoś, to zazwyczaj te wszystkie zdjęcia lub posty są skopiowane i nie jest to rozłożone w czasie. Tak to wygląda na Instagramie, tak podobnie też to wygląda na Facebooku. Także ja uczulam na to, sprawdzajcie zawsze dwa razy z kim piszecie. Dziękuję tym, którzy czuwają na tym i zgłosili mi właśnie ten fejkowy profil. Ogólnie jesteśmy też na moim kanale telegramowym, tutaj znajdziecie kilka fajnych informacji, ostatnie newsy. Jest news o Toniku, tutaj zakwalifikowaliśmy się na airdrop. Jest też tutaj informacja o tym, że odebraliśmy solo, czyli odebraliśmy airdropa dotyczącego Ripple, to też gdzieś tam udostępniałem. Tu oczywiście jest link do tego profilu, który pode mnie się podszywa. Ja jednak, jeśli kliknę w ten link, to ja już gościa nie widzę. Dla mnie gość jest niewidoczny, albo mnie zbanował, albo po prostu coś tutaj więcej się podziało. Wracając na Telegram, mamy jeszcze tutaj informacje o Social Good. Z takich fajnych jeszcze informacji nagrałem film: jak za darmo wypłacać tokeny, stablecoiny na sieci ERC20. Też znajdziecie ten film tutaj na tym kanale. Jest to aplikacja FTX taka zwykła, czyli kiedyś Blockfolio i nie Pro. Musi, musicie pamiętać o tym, aby to nie była aplikacja Pro. Musi to być zwykła apka. Tam wpłacacie na przykład siano po BSC sobie na tą aplikację i wysyłacie już po sieci ERC20 w każde inne miejsce za free. To akurat jest bardzo fajne info. Ja zaczynam z tego korzystać. No a teraz lecimy już z materiałem dzisiejszego wideo. Dzisiaj spojrzymy na możliwość odebrania airdropa LikeCoin. Tu mamy stronę, gdzie są informacje na temat tego projektu. Ogólnie airdrop będzie dla osób, które stake'ują Atoma lub mają Osmo. Także jest to airdrop dla Civic Likerów. Jest krótka informacja na temat tego projektu. Zjeżdżając niżej, tutaj mamy Target Audience, czyli Atom and Osmo Holders, Delegators and Liquidity Providers, czyli jeżeli jesteś holderem Atoma lub Osmo, jeżeli jesteś delegatorem albo udostępniasz płynność na platformie Osmosis. Kwalifikujesz się na ten airdrop. Jeszcze jest coś takiego jak Civic Liker. Budżet, jaki posiadają oni, to jest dla holderów, delegatorów i liquidity providerów. Jeżeli chodzi o Atoma, no to chcą rozdać 20 milionów lajków. Tyle samo dla Osmo, no i 10 milionów dla Civic Likers. Tutaj mamy, że finalnie jest do rozdania 50 milionów tych lajków albo 4,67% z stworzonych tych lajków. Ta nagroda zostanie wypłacona z Community Poolu, jeśli ta propozycja przejdzie. Klejmowanie tych nagród zacznie się w pierwszym kwartale 2022 roku i będzie trwać 180 dni. Od 91 dnia, jeśli nie sklejmujesz sobie airdropu, no to on się będzie zmniejszał systematycznie aż do zera. No i w dniu 181, to co nie zostanie odebrane, wróci do Community Pula. Tutaj jeszcze jest Distribution Method. Można przeczytać, jak oni będą dzielić tymi, właśnie, lajkami. Jeżeli chciałeś się zakwalifikować, potrzebowałeś minimum 0,1 atoma albo osmo. Minimalny airdrop został wyznaczony na 8 lajków. Czyli jeśli miałeś 0,1 atoma lub 0,1 Osmo, to dostaniesz 8 lajków. Jeżeli chodzi o Civic Likers, to tu jest trochę inna zasada otrzymywania tych tokenów. No i tu też jest teraz wszystko wytłumaczone matematycznie jak to wygląda. Snapshoty będą zrobione 30.11.2021, czyli jeżeli miałeś atoma w Stakingu, no to Snapshot został już wzięty 30 listopada 2021 roku. To samo tyczy się Atoma, jak i Osmo oraz The Civic Likers. No i tutaj mamy jeszcze informację na temat odbierania tego. Będzie 5 kroków i za każdy krok otrzymamy 20% airdrop'a. Niżej mamy jeszcze informację, że jeśli wszystko zostanie potwierdzone, no to te tokeny zostaną wysłane z community pula. Jest podany nawet tutaj adres. Przejdźmy jeszcze teraz na Twittera. Na Twitterze tego projektu też znajdziemy tutaj właśnie taką informację. No i tu na Twitterze znajdziemy stronę, gdzie możemy sprawdzić, czy się kwalifikujemy na ten airdrop. Starczy kliknąć tutaj na tą stronę. Ja oczywiście te linki też umieszczę u mnie na blogu, na który was zapraszam. Na blogu znajdziecie nie tylko airdropy, ale też możliwości, jakie pojawiają się na rynku kryptowalut. Znajdziecie możliwości odbierania bonusów, jak tworzyć portfele, jak na przykład odebrać Airdrop Sunday Swapa. Jeżeli sprawdzicie wszystkie moje ostatnie artykuły, które się pojawiły na tym blogu, no to dzisiaj rozmawiamy właśnie o tym Airdropie Litecoin. Jednak tutaj znajdziecie dużo więcej ciekawych rzeczy. Znajdziecie informacje jeszcze właśnie o airdropie Flix. Kto nie widział, zapraszam. Zapraszam też tutaj, aby przeczytać ten artykuł. Pojawił on się 21 stycznia. Mamy też o haku na giełdzie crypto.com. Też polecam tutaj przeczytać ten artykuł i po prostu sobie zabezpieczyć na nowo konto podwójną autoryzacją od Google Authenticatora. Mamy informację jeszcze też o sprawdzeniu sobie Sommelier Airdrop. Też już o tym nagrywałem film. Jest Stargaze. Ja ze Stargaze'a jestem bardzo zadowolony. Akurat wpadło naprawdę fajne sianko. Warto się zainteresować właśnie tym airdropem. Jeśli ktoś się zakwalifikował, no to gratuluję, bo tam naprawdę można było grubo zebrać. Weźmy jeszcze tutaj kolejną stronę. Co ja tutaj jeszcze dla Was mam? Mam coś takiego jak Legion Network. Też jest nagrany film na moim kanale. Zapraszam, aby sobie odebrać 34 sztuki LGX. -a. Jest też aplikacja WexOpay. To też jest o tym film i artykuł. Sądzę, że ta aplikacja może być ciekawa. No i jeszcze mamy airdrop tutaj Ciłała Jest informacja o Bybit Launchpadzie. Kto bierze udział wie o co chodzi. Mamy artykuł o poświęceniu tokenów plus X. No i tutaj jeszcze informacja o tym Social Goodzie. Jeśli chodzi właśnie o aplikację, która daje nam cashback za zakupy. Teraz już lecimy z tematem tego nagrania. Klikamy tu, przechodzimy na stronę, gdzie możemy sprawdzić sobie, czy kwalifikujemy się na ten Airdrop. Mamy możliwość podłączenia portfela Kepl. Mamy też możliwość wpisania tylko naszego adresu. Pozwólcie mi teraz, że wpiszę swój adres i zobaczymy, czy się kwalifikuje i na ile lajków. Sam jestem ciekawy, ile dostanę, bo jeszcze tego nie robiłem. Podałem mój adres i kwalifikuję się na 1119 lajków. Dostanę lajki za Kosmos i Osmosis. Tak to wygląda u mnie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, na ile lajków wy się kwalifikujecie i czy w ogóle się kwalifikujecie. Oczywiście, jak już będzie można odebrać ten airdrop, no to ja was poinformuję tutaj na YouTube, na Telegramie i na moich social mediach, że można coś takiego właśnie odebrać. Ja jeszcze podłączę tutaj mój portfel. Dodamy tutaj, właśnie, kolejną sieć do portfela Kepler. No i tu to samo w sumie się pojawiło. Odświeżę jeszcze tą stronę. Damy jeszcze raz Connect. No i tu widać po podłączeniu portfela, tak samo pojawia się ta sama kwota, czyli wszystko się zgadza. Na blogu umieściłem już tutaj linki. Jeśli chodzi o AirDrop Checker, to znajdziecie tutaj link. Znajdziecie go też, oczywiście, w opisie tego filmu. Jednak na blogu wszystkie linki też są podane. Wystarczy tutaj kliknąć, przeniesie nas na stronę LikeCoin Airdrop Checker. No i tu macie tą stronę. Wracając z powrotem, możemy też jeszcze przejść na stronę forum blog od tego Like. No i tu znajdziecie te podstawowe informacje dotyczące tego w jaki sposób będą rozdawane te tokeny. Także myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że też dostaniecie tego dropa. No bo jakby nie było z całego ekosystemu Kosmosa korzystamy już jakiś czas. Mamy Osmo, mamy Kosmosa, jesteśmy holderami, liquidity providerami. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o tą krótką informację. Dzięki wam za uwagę. Pamiętajcie, zasubskrybować mój kanał. No i widzimy się na kolejnych materiałach. Trzymajcie się. Cześć.